Cześć! Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja jestem Maciek i prowadzę ten kanał absolutnie sam. Totalnie nikt nigdy mi w tym nie pomagał i wcale nie mam brata bliźnieka, który robi za mnie wszystkie filmy. Jeżeli więc chcesz... Chyba sobie żartujesz, gościu. Czarek, miałeś tu nie wchodzić. A dzisiaj, jak pewnie widzicie, jesteśmy znowu przy smartfonie. Nowa gra, przestań, nie pokazuj mi jakichś nowych gier, w nie zagramy później. Dzisiaj gra kto to, co to, czyli właściwie ten quiz emoji, który robiliśmy wcześniej, tylko problem polega na tym, że gra troszeczkę się zmieniła. Nie wiem, dlaczego zmieniła swoją nazwę, ale teraz wygląda trochę ładniej, bo patrzcie, mamy takie pakiety, które możemy tam wykupować, nieważne, ja tego nie będę robił, broń Boże, ale mamy też dwa jakby darmowe takie pakiety, gdzie możemy zgadywać sobie zagadki emoji. Nie nagrywałem tego do tej pory, przyznam, dlatego, że nie potrafiłem zgadnąć jednej rzeczy. Miałem jedną rzecz, która to była po prostu meduza, ale tam był jakiś koń, jakiś wąż i kobieta. Nie miałem zielonego pojęcia, co chodzi, a potem się okazało, że ten koń to jest kamienny posąg. Jestem bardzo ogarnięty. Więc dzisiaj, kochani, mamy nową zagadkę. Poziom 24. I jest tu deskorolka i czas. I też bym tego nie wiedział. Ale zanim zacząłem odcinek, to pomyślałem sobie, nie ma opcji, żebym znowu stał na tym punkcie i w ogóle tego nie zrobił. Więc wyszukałem, co to może być. I to jest podróż do przyszłości. Być może, czy tam przeszłości? Przyszłości chyba. To jest taki film, który być może część z was zna. Ja właśnie go nie oglądałem i dlatego nie ogarniam w ogóle tego. Dobra, niepokoi mnie to, że nie ma tutaj dy. To chyba nie jest podróż do przyszłości. Zaraz, ten film nazywał się Podróż do przyszłości? Jak to się tak ten film się nazywał? Niemożliwe. Powrót do przyszłości, oh my god. Widzicie to? Jestem tak beznadziejny, że nie pamiętam, jak ten film nazywał. Muszę to wyszukiwać w Google. Powrót do przyszłości. Dobra, nie zapomnij. Nie podróż, powrót. I dlatego mi brakowało dy. Chciałem w ogóle powiedzieć, że nauczyłem się też nagrywać na tym, prawda, tutaj sprzęcie. Ponieważ do tej pory wszystko mi się bugowało i nic mi nie działało to nagrywanie. Ale teraz mi już działa. A patrzcie, poziom 24 zaliczony, następny, lecimy dalej, tylko dźwięku nie ma. To chyba niedobrze, nie ma dźwięku, pewnie się nie nagrywa. Teraz już będzie. Religie, kochani, patrzcie, deszcz pada, jest jakieś światło nad wodą, gołą pleci i jest tęcza. Dobra, chodzi o Arkę Noego. Ale co mam tutaj wpisać? Nie Noe, nie Arka, Noego. Noego mogę wpisać, ale nie mam pojęcia, co to mam wpisać. A może chodzi o potop? Właśnie, kochani, może chodzi o potop. Nie wiedziałem w ogóle, że takie skomplikowane rzeczy będą w tej aplikacji. Patrzcie, potop normalny, kurde, zrobiony. Tylko coś ciszę, bo oczywiście znowu nic nie ogarniam. Ogólne, bomba, ciastko, czekolada i pizza. Oh my god, nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Na szczęście mamy 10 punktów, za które możemy sobie kupić podpowiedź. Właściwie czemu 10 punktów, jeżeli zgadnęliśmy aż dwie rzeczy? Powinniśmy mieć 20 punktów. Ale coś się, że to wcale mi nie pomoże, bo pewnie nie będzie to pierwsza literka. Chociaż nie, jest to pierwsza literka, to są dwa słowa. Dobra, chodzi na pewno o bombę, czyli pewnie bomba smaków, czy bomba smakowa? Jest sy? Kurde, nie ma sy, niedobrze. Co to może być? Bomba, ciastko, czekolada i pizza. Bomba, może bomba kaloryczna, czy kalorii, coś takiego, kochani. Jestem normalnie bogiem tych zgadywanek. Naprawdę, gdybym ja miał rozwiązywać zagadki, w ogóle pomyślałem o takim odcinku, gdzie mogę zgadywać zagadki youtuberów, kochani. Wskażcie mi tylko youtuberów, którzy mają jakieś fajne zagadeczki. Oni mi napiszą, na przykład Doknes wymyśli jakąś zagadkę emoji, Dilerek wymyśli jakąś zagadkę emoji, Kaluch, Ola. Ktokolwiek sobie wymarzycie, wymyśli zagadkę, więc napiszcie w komentarzach, kto to może być. I zgadujcie oczywiście te rzeczy, ponieważ wiecie, musicie pokazać klasę, że wy to umiecie zgadywać, a ja nie umiem. Bomba kaloryczna. W sumie coś w tym jest, nie? Jakbyś tak zjadł kupę ciastek, jeszcze do tego czekolady i pizzę, to by było coś potężnego. Dobra. No jest, plus 10 punktów i plus 1. W ogóle za każde wygrane dostaniemy też plus 1, ale te punkty, zaraz patrzcie, miałem napisane plus 10 punktów, ale w ogóle tych punktów nie dostałem. O nie, jeszcze to jest jakieś zbugowane, nie dostajesz żadnych punktów. Jak ja mam? A nie dostałem, przecież ja wcześniej zużyłem punkty. Jezus, ja nie wiem, co się z moją głową dzieje. Naprawdę, ja mam wrażenie, że mi się mózg zepsuł od tego nagrywania filmów na YouTubie. Naprawdę, 100 razy gorzej myśli niż jakieś 5 lat temu. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale na pewno tak mam. Okej, pomidory do szklanki. Chodzi o sok pomidorowy, coś takiego? Oh my god, dwa pomidory i do szklanki? To nie jest sok pomidorowy, bo tu jest za dużo liter. Ile to jest w ogóle liter? Dobra, weźmy podpowiedź. Nie mogę sobie poradzić już w ogóle bez podpowiedzi. Chodzi o coś pomidorowego, nie wiem. Pomidorowy. Może pomidory, kurde. Popatrzcie, tu się mieści pomidory. Pomidorowe się nie zmieści, ale pomidory się zmieści. Nie wiem, pomidory szklankowe? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Bez kitu. Patrzcie, no są pomidory. Ogarniam to, że to na pewno są pomidory, bo zaczyna się od P. Chyba, że coś jeszcze może być innego. Przecier może? Przecier pomidorowy! Oh my, ja naprawdę jestem genialny, jak to będzie to? Ja nawet nie wiem, co to jest przecier pomidorowy, a to zgadłem.
Znaczy chyba, że to jest to, bo możliwe, że to w ogóle nie jest to, a wtedy w ogóle gówno zgadłem, jestem dalej beznadziejny. No nie, nie ma zy, oh my god, to nie jest przecier pomidorowy, to co to może być? Dobra, jak nie wiem, to nie wiem, możemy się z tego wycofać, kochani. Patrzcie, ja daję wstecz, o ile w ogóle da się dać wstecz, explain, czemu nie mogę dać wstecz, wstecz, proszę. I możemy zacząć, kochani, z drugą paczką. Jak sobie nie radzisz, to przychodzi z drugiej paczki, to jest właśnie moje życie. Gdzie nic z niczym sobie nie mogę poradzić. Zróbmy tak, ja pójdę po jakąś maskotkę, kochani. Maskotka na szczęście, musi się jakaś przydać, kochani. A nie będzie to, prawda, ona, bo z nią już 100 razy coś robiliśmy i nigdy z nią nic dobrego nie wychodziło. Creeper, kochani. Creeper to jest zapowiedź mojego powrotu na kanał Minecraftowy, który już niedługo się odbędzie, ale na razie pracuję nad tym, bo minęła sesja i miesiąc marzenia nie było, ale nie mogłem sobie poradzić z niczym, więc dopiero teraz to ogarnąłem i będę mógł dopiero teraz zrobić. Ale jest Creeper i on, kochani... Da się w ogóle odczepić głowy? Chyba nie, ale on ma taką fajną głowę poruszającą się. Dostałem go kiedyś gdzieś tam skądś tam, dziękuję. I właśnie ten Creeper, kochani, to sygnał naszego powrotu na kanał Minecraftowy. Możecie tam wpaść, zostawić subskrypcję, jak tam dawno nie byliście. Fajne serie tam będą. To jest Oreo, to akurat nie jest większy problem. Jest dostaję 10 punktów, ale w ogóle to jest tak, że... Zaraz, bo ja dostaję teraz 10... Wpadłem na świetny pomysł. Co tu jest? Wpadłem na świetny pomysł, że mogę nafarmić przecież monet tutaj i użyć je przy tamtym przecierze, kochani. Będziemy się napędzać! Będziemy się napędzać tym, że wiecie. Dobra, o co tu chodzi? Piekło? Chodzi o piekło? A nie, książki! Oh my god, nie mam pojęcia co to jest. Jakieś anioły i demony? A może demony? Mamy diabła, krzyżyk i aniołka, więc nie wiem co to może być. Ale najgorsze jest to, że są właśnie książki. Ja nie znam książek. Dobra, wpiszmy po prostu, nie wiem, piekło. Może chodzi o piekło po prostu. Py i e, kyły, o. Dobra, piekło pasuje, tylko że nie ma py, nie jest py. Piekło. Nie ma E, no dobra, czyli to raczej nie będzie piekło. Nie ma O, więc to nie będą też anioły. O Boże, nie mam pojęcia, jaka może być książka z czymś takim. Biblia, oh my god, jaki ja jestem durny. Pierwsza książka, w ogóle mi nie przyszło do głowy, że Biblia to jest książka. Dobra, Biblia, god damn it, najprostsza książka, jaka w ogóle istnieje. Każdy zna tą książkę, Biblia, w ogóle mi przyszło do głowy, że Biblia to jest książka. Nie wiem, traktuję to jakąś taką istotę wyższą i dlatego w ogóle nie pomyślałem, że to może być to. Marki, no proszę was, coś takiego, naprawdę, dajcie spokój, nawet mam telefon tej marki, nie chwaląc się wcale. Mam telefon tej marki. W ogóle się nie chwalę teraz. Tak, dobra. Chodzi oczywiście o Apple, moi drodzy. Nie API, tylko Apple. I proszę bardzo, plus 10 punktów i plus 1 moneta. Ej, może się długo zbierzemy tyle tych monet, że będziemy w stanie odblokować sobie ten poziom. Znane osoby. Jakiś gościu, który ma miecz i jeździ na słoniu w górach. No to nieźle, żeście sobie wymyślili. Jak ja mam niby to zgadnąć? Gościu, który jeździ... Co to za bzdura? Gościu, który jeździ na słoniu po górach z mieczem? Dobra, musimy wziąć podpowiedzi, kochani, coś czuję. Hy, tak coś czułem. Jakiś był taki gość, co jeździł na tych, na słoniu, gdzieś coś jeździł i zdobywał, ale wspinał się na górę? Chyba nie wspinał na góry. Kurde, jak ten gość się nazywał? Coś to było na H, to było coś ze starożytnym Rzymem. Gdzieś ta wiedza się ukrywa, kochani, co prawda nie mogę w ogóle jej znaleźć. To nie był Hammurabi, Hammurabi to jest inny gość od prawa. Hannibal, oblężenie Rzymu, Hannibal ten gość się nazywał, tak samo jak ten gościu z horroru. Hannibal, normalnie, Creeper, ty jednak trochę tego szczęścia przynosisz, co prawda musiałem zużyć jedną podpowiedź i teraz nie będę w stanie rozwiązać tego przecieru pomidorowego, czy cokolwiek to właściwie jest, ale... Koncentrat pomidorowy. Koncentrat pomidorowy! To będzie koncentrat pomidorowy! Oh my god, czyżby jest ky? O, koncentrat! Nie mam... Ja chyba nigdy tego nie zgadnę. Co to w ogóle jest? Co to jest? Goddamy, to nie jest koncentrat pomidorowy? Dobra, spokojnie, jeszcze do tego wrócimy. Tu jest ważniejsza rzecz, która na nas czeka. To jest Hannibal, tak jak mówiłem. Tylko, że już kurde zniknęło mi. Gdzie jest H? Jest Hannibal. H... Is it vegetarian? It's vegetarian. Przestań mi wyświetlać reklamy, nic nie będę się uczył żadnego angielskiego, ale za to Shio uczy i bawi, ponieważ Hannibal to jest postać historyczna, moi drodzy, która kiedyś oblegała Rzym. Żebyście to wiedzieli, warto o tym wiedzieć, a ja jako wasz tutor, nauczyciel, chętnie się z tą wiedzą podzielę. Dobra, świnia we Włoszech, oh my god, nie wiem co się robi, ze świni we Włoszech? Pizzę, na pewno się pizzę robi ze świni, ale teraz to musi być coś takiego bardziej konkretnego, no i to jest kolejny punkt, na którym nie jestem w stanie sobie poradzić. Dobra, przecież pomidorowy na pewno już mi teraz nie pokona. Mamy trzy podpowiedzi. Py. Jakie są jeszcze podpowiedzi? Pomidorowy na pewno. Pomidory. Dobra, pomidory. I teraz mamy jeszcze dwie podpowiedzi. Czy coś w ogóle to nam pomoże? Ky. Sok. To jest idealnie pod sok. My god, nie wiem co to jest. Co to jest ok? Pomidory ok? Pomidory hok. Pomidory wok. Pomidory kok. Lok. Siok. Jok. Zostawię was z tą zagadką do kolejnego odcinka, kochani, ponieważ ja już muszę kończyć, wiecie jak to jest, życie jest przewrotne bardzo.
Było ci nawet nieźle, bo zgadliśmy parę zagadek. W kolejnym odcinku na pewno już będą zagadki youtuberów, więc piszcie koniecznie, jak youtuberów byście chcieli. Oni muszą mieć napisać zagadki emoji, wiecie, muszą mi nagrać je i powiedzieć: hej, cześć Maciek, ja ci daję dzisiaj zagadkę emoji. Zobaczymy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się i na razie! Jezus Maria, zniknął!